Dzień dobry, witam serdecznie. Z tej strony Paweł Śliwa. Bieżąca analiza techniczna, temat naszego cyklicznego spotkania. Tradycyjnie wykresy trochę się zmieniają, więc zawsze jest o czymś do opowiedzenia i tym razem także poświęcimy wszystkim grupom trochę czasu. Zaczynając tradycyjnie od walut. Eurodolar rozwinął skrzydła. Przynajmniej strona popytowa mam tutaj na myśli, bo mamy przełamaną linię trendu. Wczoraj jeszcze można było mieć co do tego jakieś wątpliwości. Dzisiaj już jednoznacznie cała wczorajsza świeca jest powyżej tej spadkowej linii trendu. Oczywiście to jest jej wersja przyspieszona. Mamy też wydłużenie całej struktury wzrostowej z 460, a jedną figurę do 560. I to już jest rozmiar, który no, będziemy chyba próżno nam szukać na przestrzeni ostatnich tygodni. Ja muszę sięgnąć do roku 2021, do wiosny, wtedy było 570 pipsów, czyli jest to graniczna wartość w całej przecenie liczonej tam od granic 1,24. Więc jest to jakiś tam obszar oczywiście oporowy, ale mnie bardziej interesuje 1,02. To jest przestrzeń, która wydaje się być ciekawsza, przynajmniej patrząc z perspektywy takiej klasycznej analizy technicznej. Jeżeli chodzi o najbliższą przyszłość, no to tak, skoro mamy przełamany parytet, mamy wyjście powyżej linii trendu, no to trzeba też zastanowić się, czy nie będzie jakiegoś ruchu powrotnego, więc w okolice parytetu myślę, że notowania mogą dzisiaj sobie pozwolić na cofnięcie w ramach jakiegoś ruchu korekcyjnego. Ja nawet dopuściłbym cofnięcie się trochę niżej w okolice 9930, 9940, to jest efekt tej niebieskiej linii, a właściwie ilości dołków, które powstały w tej przestrzeni, przy czym raczej traktowałbym to w kategoriach naruszenia, czyli w szybkim tempie notowania powinny wyjść powyżej parytetu, jeżeli oczywiście umocnienie euro ma być dalej kontynuowane, bo to jest oczywiście też pytanie, na które będziemy szukali odpowiedzi, bo 1,02 to jest początek ostatniego swingu spadkowego na wykresie dziennym, więc dopóki nie pojawi się nowy wyższy szczyt, no to jest ostatni element analizy technicznej, który jeszcze broni dolara amerykańskiego przed zmianą, już taką klasyczną zmianą trendu. Jeżeli notowania wyjdą powyżej 1,02, to trudno będzie uzasadnić jakieś większą przecenę na tym instrumencie. Oczywiście one będą, ale będziemy już klasyfikowali je w kategoriach ruchu korekcyjnego. Nowozelandczyk. Dołki są coraz wyżej, to już jest informacja, którą ja już wcześniej podkreślałem w ramach niższego interwału. To się zaczyna rozbudowywać i mamy wyjście powyżej 0,58, więc nie ma co ukrywać, że rysuje nam się jakaś większa struktura. W tym przypadku będziemy porównywać się już do tygodniowych obszarów, jeżeli ktoś będzie szukał jakiegoś punktu zwrotnego, no ale 0,58 ma możliwość wypychania wartości Nowozelandczyka dalej do góry, więc tak długo jak cena utrzyma się powyżej tej wartości, no to spoglądam na wykres, że jest to przestrzeń, która historycznie rzeczywiście parę dołków nam tutaj zostawiła, więc patrząc chociażby z tej perspektywy, to nawet jeżeli notowania cofną się do tej zielonej strefy, no to ja będę kierował wzrok przynajmniej o figurę wyżej. No i będziemy przeciągali sobie tą tendencję w ramach godzinowego układu wyższych szczytów, wyższych dołków. Ja usunę już tą czerwoną linię spadkową, bo ona nic tam nie wnosi. Zaczyna powoli przeszkadzać. Usuwam też jakieś inne elementy nieistotne z przeszłości, po to, żeby trochę porządku było. Na godzinówkach tutaj jeszcze jedna mała obserwacja. Dochodzimy do strefy wykupienia. Pierwszy raz tego typu sytuacja od 10 sierpnia, więc jest wskazanie na małe przygrzanie, jeżeli chodzi o wzrosty, więc tutaj trzeba też mieć świadomość tego, że ten ruch korekcyjny po tych ostatnich białych świecach gdzieś się może uaktywnić. Pan Norbert zasypuje mnie tu kolejnymi instrumentami. Dobra, idziemy w stronę CHF-ów, a chciałem dzisiaj na pelenach jeszcze dwa słowa, więc może zarobię te peleny, bo one są po drodze, a potem przejdziemy do tych mniej popularnych instrumentów. CHF PLN. Czemu to o nim wspominam? Ponieważ przypomnę, że mieliśmy odbicie od 5.13. Poziom nie za łatwy do wskazania, właściwie w ogóle bym nie wskazywał, że coś tam można było stwierdzić, poza oczywiście spadającą gwiazdą, ale to po fakcie, że tam będzie opór. Raczej posiłkowałbym się formacją Ergiera i czerwoną strefą 5.0. Potem mamy przełamanie 4.90 i zielony
wąski obszar to jest ze wskazaniem na 4,63, to jest potencjalny zasięg wynikający ze ZG. Zanim to nastąpi, no to ja mam jeszcze jedną strefę 4,75. No i tutaj rzeczywiście można odnieść wrażenie, że po pierwsze wczorajsze minima w tym miejscu, po drugie dzisiejsza początek sesji koloru białego, więc istnieje realna szansa, że będzie jakiś ruch osłabiający naszą jednostkę monetarną. Pytanie, czy to będzie trwałe zjawisko. No i jest kilka oporów, które warto tutaj przywołać, czyli jeżeli cena nawet podejdzie pod 4,90, może nawet 5,0, tragedii nie ma, ale oczywiście im krótsze będą wzrosty, tym potencjalnie większa dynamika po stronie dalszej wyprzedaży na tym instrumencie, czyli umocnienia PLN, a jest gdzieś umacniać, bo mamy sporo żółtych stref, które o sobie przypominają. Także na razie 4,75 jako najbliższe wsparcie, no i trzeba o tym pamiętać, że stąd notowania w pierwszym rzucie były wypychane do 4,90. Euro PLN. Cofnięcie niemalże z chirurgiczną precyzją, ja już to usunę. Wczorajsze minima dotarły do spadkowej linii poprowadzonej po dołkach ograniczających trójkąt. No, to już chyba parę razy mówiłem, że to nie jest nic nadzwyczajnego, kiedy notowania wracają się do przełamanej trójkąta, tylko problem, który ja tutaj widzę, że to nastąpiło kilka tygodni po wyjściu górą z formacji trójkąta, nie kilka dni, więc poddaję to według mnie wątpliwość, czy nadal jest sens używać tych ukośnych linii, a raczej posiłkowałbym się wsparciem 4,72, tą zieloną strefą, która jest najwyżej, jako miejscem, które raczej przyczyniło się do tego, że powstał wczoraj duży dolny cień na świecy dziennej. Teraz oczywiście kieruję swój wzrok w stronę 4,72. Tutaj jeszcze jedna obserwacja wynikająca z zatrzymania na 4,89. Jeżeli mieliśmy do czynienia tutaj z formacją podwójnego szczytu, to niebieskie obszary wskazują potencjalny zasięg i to jest kwestia 4,68. Tam dosłownie 2 grosze czy 3 zabrakło, uwzględniając wczorajsze minima, żeby to zostało strukturalnie wypełnione. Wniosek? No, czekamy na 4,78. Jeżeli notowania w tym miejscu się zatrzymają, no to mamy powtórkę z historii, że cena powinna kierować się na południe. USD PLN. 4,80 przechodzi do historii. Pomarańczowa strefa 4,68 to jest najbliższe wsparcie. Tu mamy przyspieszoną linię trendu. Jeżeli ona zostanie przełamana, to 4,61. Ogólnie widać, że polski złoto zyskuje wigor. Jest to trzeci przypadek, kiedy rzeczywiście PLN zyskuje na wartości funt. No tutaj łatwo nie jest, ale nie ze względu na kształt wykresu, ale na to, że funt zyskiwał do dolara, więc tym samym też zniwelowany został ten pozytywny sentyment do PLN na tej parze walutowej, ale notowania nie wyszły powyżej 5,53-5,54, powyżej tego najbliższego oporu, więc pozostajemy w konwencji kierowania wzroku na niższe wartości, czyli 5,42-5,62 to są te przestrzenie, które by mnie interesowały. Usuwam ATR-a, bo wiemy, że zmienność jest duża, więc nie ma co zajmować przestrzeni. Cena jest w końcu najistotniejszym elementem, który analizujemy. USDCHF to dla pana Norberta, ale też oczywiście dla wszystkich innych uczestników. Dobra, najpierw historycznie trzeba trochę znaleźć punktów odniesienia, bo teraz tak, mamy naruszenie czerwonej strefy 1005. Wsparcie z tygodniówki 9830, czyli ta czarna linia, nie jest tu przypadkowo. Z kolei ta wyższa w okolicach 9950 to jest opór. No dobra, to już wiemy. Czyli te punkty, które są zaznaczone na wykresie, właściwie linie zaznaczone na wykresie, pozostają w mocy. Ja usunę sobie mierzenie kierunkowe, bo widać, że przecena dolara amerykańskiego do franka szwajcarskiego jest jedna z większych i mamy spadki poniżej 9,25, czyli mamy jeden z dłuższych swingów spadkowych. Nie najdłuższy, bo oczywiście możemy sięgnąć jeszcze tutaj do okresu wakacyjnego, czy też powakacyjnego, no ale widać też i, że mamy nowy dołek, czyli to wsparcie zielone 9,950 nie wytrzymało, a tym samym też notowania przeszły do dolnej połowy wskaźnika Bollingera. Więc to, co się na pewno zmieniło, no to potencjalnie sentyment. Teraz tak, wsparcie 9830, 9840 to jest obszar, który ma szansę, no, chociażby doprowadzić do jakiegoś dyskontowania wczorajszej czarnej świecy. W jaki zakres? No, poziomy są dwa. Ten, który wydaje się być w 100% naturalny, to jest zielone przełamanie, wsparcie, które zamieni się w opór. W szybkim wariancie ja bym sięgnął po szczyty
niektóre są sporo niżej i myślę, że one są powiązane z tym, co się aktualnie dzieje, pewnie na wykresach godzinowych, bo tutaj musimy sięgnąć, żeby sobie uzmysłowić, że właśnie ta biała świeca kończy się gdzieś w tym niebieskim obszarze, czyli w okolicach 9870. To ma, powtórzę, konotację nie tylko z wykresu godzinowego, ale też i tych wyższych. Czyli jeżeli 9870 zostanie pokonane, no to wtedy będziemy kierowali wzrok bliżej zielonego, już tego jednego, który został, czyli przełamanego dotychczas wsparcia. EURCHF rzutem na taśmę. To samo, bo muszę odnowić pamięć. O ile pamiętam, EURCHF w bardzo silnej przecenie. Tam zaliczył nowe dołki historyczne, po czym nastąpiło to szybkie wyjście. No i pytanie, czy prawe ramię w odwróconej formacji było kształtowane. Tak, coś w tym stylu się pojawiło. To jest kwestia około 10-11 października. Potem mamy wyjście powyżej pomarańczowej strefy, czyli szczytów, które tutaj lokalnie spełniały funkcję oporu. Notowania nie zeszły poniżej tego obszaru, więc zrealizował się scenariusz klasycznego retestu, a tym samym też idziemy na wyższe wartości. Świece są, tak bym powiedział, trochę małej amplitudy wahań, jak na wykresy 4-godzinne. Jest takie drobienie, więc ten ruch jest raczej powolny. Więc ja nie wykluczam, że wcześniej czy później, pewnie wcześniej, nastąpi jakiś powrót jeszcze w okolice tego pomarańczowego obszaru. Na wykresie dziennym wyróżnia mi się w tej chwili 9,50 jako lokalny opór, zanim sięgniemy do poziomu tego żółtego, który już jest powyżej parytetu. Więc pytanie, na które trzeba będzie dzisiaj poszukać, czy pojawią się chętni na to, żeby spróbować zrobić korektę. Trochę podobno pod względem długości. Ja spróbuję to ocenić tak w miarę sprawnie wizualnie do tej, która pojawiła się pomiędzy 5 a 13 października. Jeżeli ja ją przesunę w prawo, no to ewidentnie widać, że ona się mieści albo wpasowuje się, to jest lepsze słowo, pomiędzy niebieski opór a w tej chwili pomarańczowe wsparcie, bo tak już powinniśmy traktować ten opór. Czyli mielibyśmy po prostu równość swingów spadkowych w tym miejscu, więc ta pomarańczowa strefa może być takim kandydatem. Warunek konieczny, oczywiście, wczorajsze high nie może być pokonane, bo jeżeli będzie, no to wtedy ten postokąt ja muszę cały czas gdzieś tam dostosowywać do zmieniającej się struktury. No to taka podpowiedź związana z geometrycznością mierzeń Fibonacciego, tak? No bo na tym żeśmy w tej chwili trochę bazowali, trochę inną techniką, ale mimo wszystko. Ropa WTI. Wyjście powyżej 87,50. Przepraszam, zasłonił kadle. Żółta strefa, która, no wystarczy spojrzeć na ilość dołków, która mniej więcej w tej strefie się mieści na przestrzeni lipca i sierpnia, więc jeżeli cena się utrzyma w takiej mikroskali nawet powyżej tego obszaru, no to ta moja koncepcja zakładająca, że podwójna równoległa linia opisuje impuls wzrostowy pierwszy, nowy impuls wzrostowy po odbiciu od dolnej linii kanału. Niebieska to z kolei będzie korekta, po której powoli, ale systematycznie białe świece gdzieś tam próbują realizować kolejny impuls. Ja przypomnę, impuls powinien być dłuższy niż korekta, więc mój wzrok sięga już gdzieś tam bliżej 95 dolarów za baryłkę. No, warunek konieczny, powtórzę, żółta strefa musi się ustabilizować jako wsparcie. Ja mogę jeszcze ją przeciągnąć w prawo, żeby uzmysłowić Państwa, że to nie jest jakaś przypadkowa przestrzeń, która funkcjonuje parę godzin, tylko mówimy tutaj o długich tygodniach. Ropa Brent. Sytuacja bliźniacza. Wyjście powyżej 9,945 i wnioski są bardzo podobne ze skierowaniem wzroku w stronę 97. Ja na razie wyżej nie sięgam. Zobaczymy, czy w ogóle ta struktura impulsowa się tutaj pojawi, czy ten nowy szczyt się nam zmaterializuje. Jeżeli tak, no to wtedy będziemy powyżej 100 dolarów już sięgać, tam bliżej 103 w przypadku tego instrumentu. Złoto. Bez większych zmian, czyli sam fakt, że cena pozostaje złota poniżej 1680, to ja się kieruję zgodnie z spadkową linią trendu, czyli w stronę 1620, a potem 1560. No, wyboru nie ma. To, co na pewno tutaj zwraca uwagę, to jest upływ czasu, a brak stosownej reakcji rynku wynikającej ze strony podażowej, tak? Czyli tego przysłowiowego nowego dołka jest po prostu brak. To oczywiście wpływa na wskaźniki, które zaczynają rosnąć, czyli ta tendencja spadkowa jest negowana przez oscylatory, co oczywiście może być przez niektórych interpretowane jako dywergencja.
Ale do tego powtórzę, potrzebny byłby nam jakiś jeszcze zryw po stronie posiadaczy długich pozycji, czyli wyjście powyżej 1680. Srebro, krótki rzut oka, ale pewnie tu się nic nie zmieniło, czyli nadal dwa kolory, żółty i czerwony. No właściwie tak, więc tak długo jak ten ruch boczny będzie trwał, no to będzie trudno odczytać, co się tutaj dzieje na wyższych horyzontach czasu. Kontrakty na CO2. Zaglądaliśmy tu ostatnio. Ja oczywiście cały czas odwołuję się do wyprzedaży z początku roku, która została częściowo skopiowana w miesiącu sierpniu i na początku września, ale zatrzymanie nastąpiło nie na 55, a na 65 euro. Ale to, co według mnie jest istotne, bo to, że białe świece się pojawiły, to nie powinno dziwić po tak silnej przecenie, no jakaś korekta w końcu musi być. Formacja, jest taki układ, nie wiem, czy Państwo siedzieliście, formacja zdechłego kota. To bardziej dotyczy tego, co się z nim, proszę mi wybaczyć, co się z nim wydarzy z kotem, jeżeli rzucimy go z wysokości, to nawet wtedy on minimalnie podskoczy, więc po tak silnej przecenie, po tak ogromnych spadkach, gdzieś te wzrosty się powinny pojawić, ale tutaj one wyszły powyżej wsparcia 75. Jeżeli spojrzycie Państwo sobie na połowę sierpnia, właściwie do końca września, ta niebieska strefa generowała nam, czy też stała się taką trampoliną do tego, żeby wyciągać cenę jeszcze wyżej, na 90, nawet 1 dolarów, czyli ja się zastanawiam, uwzględniając wczorajsze zatrzymanie na 75 euro, nie dolarach, tylko euro, i dzisiejszą reakcję, czy kontynuację wzrostu, czy przypadkiem właśnie nie należy oczekiwać powtórki z historii, czyli wypchnięcia notowań kontraktów na emisję na wyższe wartości. No, tak to mniej więcej by wyglądało. Rzut okiem na Natgas, który, o ile pamiętam, na pewno to jest wersja amerykańska, na pewno ten holenderski jest bardzo mocno przeceniany. Tam okazuje się, że ilość statków, która w tej chwili płynie, jest większa niż możliwości magazynowania tego w Europie. Stąd też cena zaczyna mocno spadać. 6,50 to jest oczywiście najbliższy obszar wynikający z oporu. Jeżeli cena się utrzyma, no to będzie szansa na to, żeby ten gaz był coraz tańszy. Ja nie narzekam, jeżeli on będzie coraz tańszy, bo akurat mam ogrzewanie domu związane z gazem naturalnym, więc w jakimś stopniu mnie to interesuje, chociażby w takim zakresie, jeżeli nie traderskim, inwestycyjnym, to przynajmniej takim bardziej praktycznym. Istotne na pewno też jest, że jest pewna rozbieżność w ruchu cenie pomiędzy gazem a WTI. To też taka ciekawostka, aczkolwiek są to oczywiście inne instrumenty, więc też nie ma co za bardzo tak mocno szukać tam korelacji między nimi, ale są to ogólnie ropy pochodne przecież. Idąc trochę od tyłu, indeksy, zwracam uwagę na jena, który powrócił do 27300, przez chwilę był powyżej, dotykając górnej linii Bollingera. No i jeżeli dzisiejsza, jutrzejsza sesja będzie poniżej pomarańczowej strefy, no to według mnie wzrośnie szansa na to, żeby skierować swój wzrok do dołu. Ten kanał wzrostowy może zebrać swoje żniwo, bo on może być po prostu ruchem korekcyjnym, a powrót od dołu, czy też w tej chwili właśnie wejście do tego kanału, może być takim sygnałem właśnie spychającym cenę w stronę 25500, a nawet 24400. Ogólnie patrzyłem dzisiaj na zestawienie na indeksach. Całkiem nieźle to wygląda. Tam są wyjątki, jak na przykład Nasdaq, do którego zaraz przejdziemy, który sporo stracił. Gdzieś on mi się tu ukrywa jest. Ale ja sobie to wytłumaczę tym, że notowania podeszły do poziomu, o którym chyba wczoraj żeśmy rozmawiali, czyli dokładnie do szczytu z 6 października, czyli do początku fali wyprzedaży z tamtego okresu. Czyli jeżeli ma się nie pojawić nowy szczyt, czyli stosując taką odwróconą interpretację, sygnałem słabości podaży byłoby wyjście notowań powyżej właśnie tej czerwonej strefy. Ja ją trochę przesunąłem do góry, bo tutaj jest początek tego obszaru, w tej chwili koncentruje się na oporach, a wcześniej to było wskazywane jako wsparcie, więc żeby nie dopuścić do tego, że tak powiem, pokazania słabości, no to musiałoby to zostać zaakceptowane i ten duży górny cień na przedwczorajszej i wczorajszej świece wskazuje, że no wzrok powinniśmy chyba kierować w stronę 11 000. Tutaj jest lekko powyżej środkowania Bollingera, ale myślę, że wzrok trzeba będzie kierować raczej w stronę dolnej tego narzędzia. S&P 500. Tutaj wspominałem już, że sprawa się komplikuje, ponieważ nowy szczyt jest na wykresie przynajmniej dziennym i to jest już kwestia całej wczorajszego dnia, który jest powyżej
3820. Ja oczywiście mam strefy rozrzucone 3850, 3745, to są te żółte obszary. No ale też nie mogę negować tego, że na przykład górna środkowa linia Bollingera już się skierowały do góry, więc jeżeli coś tu się zmienia pozytywnego na pozytywnego, no to oczywiście powinniśmy też uwzględnić jeden z tych scenariuszy zakładających, że tak jak na ropie, no długość fali wzrostowej determinuje zaangażowanie byków czy też popytu w tworzenie tej struktury, więc jeżeli ta siła jest dość duża, pomierzona długością, wysokością tak naprawdę tego odcinka, no to trzeba zastanowić się, czy przypadkiem to nie jest pierwszy impuls spadkowy. Na pewno za słabość trzeba będzie uznać, jeżeli cena spadnie poniżej 3850 w najbliższych 1-2 dniach, czyli to jest najbliższe możliwe wsparcie, raczej ze skali godzinowej, potem 3745, czyli obie żółte strefy bierzemy to pod uwagę. Może uda mi się tą pierwszą żółtą przesunąć. No ta pierwsza właściwie wygląda tak, jakby już była stracona, mimo że sesja się jeszcze, no nie do końca, bo gdzieś świece 4-godzinne są w niej, nie są powyżej, nie są poniżej, są po prostu wewnątrz, więc no, odczytywanie tego jako zejście poniżej byłoby naruszeniem dość dużym z mojej strony. Na zakończenie DAX, który rozpycha się też dość mocno po stronie popytowej, jesteśmy powyżej średniej kroczącej 20-okresowej, jak dobrze pamiętam, czyli takiej dość szybkiej, jeszcze to zweryfikuję, tak, to jest ta fioletowa, ale z drugiej strony mamy pewne ograniczenie wynikające ze spadkowej linii trendu. Ostatni szczyt, bo poprzednie dwa to są oczywiście punkty podparcia, ale ostatni szczyt, czyli ten z połowy sierpnia, idealnie wpisał się w tą linię. No i pytanie, czy i tym razem to nie zadziała. Ja przypomnę, że tutaj mamy jeszcze spory zapas do wskazania jakiejś zmiany struktury, bo nawet jeżeli linia trendu zostanie przełamana, to mamy jeszcze równość korekt na 13,414, potem jeszcze mamy tą pomarańczową strefę 13,560. Czyli są te jeszcze ostatnie linie obrony podaży, zanim będziemy musieli zmienić zdanie na temat tego instrumentu. Aczkolwiek na przykład wskaźniki jak MACD, no już próbują tam wskazywać, że jednak te byki radzą sobie coraz lepiej. No taką sytuację już przerabialiśmy w momencie, kiedy tworzona była korekta właśnie wakacyjna. Ona była dość rozbudowana w czasie, porównując z poprzednią, która właściwie jednym sumptem urosła dużo więcej, więc była bardziej dynamiczna. No i to jest też pewna charakterystyka wykresu, która z jednej strony mnie martwi, bo no nie wiem, ja jestem nauczony, a już przeżyłem i pamiętam bestę internetową z 2001 roku, oczywiście tą z 2007-2008, tam naprawdę się waliło, już nie mówię o tym, co było w 2020. Aczkolwiek tego bestą mi nazwał raczej korektą wyższego rzędu, ale to, no, w przypadku, kiedy niedźwiedzie przechodzą do ataku, to nachodzenie się fal, czyli w tym przypadku wyjście powyżej 12400-12500, to była no, rzadkość. A tutaj ewidentnie te fale no, są jedna na drugą i nie widać tej ostrej dynamiki wyprzedaży. No nie wiem, być może jest to jakaś zapowiedź stabilizacji na świecie. Zobaczymy. Na razie tak czy tak pozostajemy w negatywnym sentymencie, jeżeli chodzi o większość instrumentów. Ja przypomnę też i może zejdziemy sobie któregoś dnia, może jutro zajrzymy sobie na rynki chińskie, bo tam jest duża słabość. Co oczywiście też niesie za sobą potencjał na to, że mogą się pojawić gwałtowne i szybkie wzrosty w postaci jakichś większych korekt, co już żeśmy przerabiali chociażby w marcu, kiedy po jednym z topnień, właściwie w jeden dzień duża przestrzeń tej korekty została, impulsu spadkowego została skorygowana. No ale też warto tutaj sięgnąć, żebyśmy też wiedzieli, co się tam dzieje. Tam oczywiście sytuacja polityczna też w Chinach się zmienia. To też zachęcam Państwa, żeby ten temat sobie poczytać, pośledzić, bo to może mieć daleko idące konsekwencje w różnych obszarach, nie tylko finansowych, ale też i nas tutaj bliżej dotyczących. No dobra, z mojej strony tyle. Ja serdecznie dziękuję. Zapraszam Państwa oczywiście jutro piątek, tak? Więc jutro się widzimy, a potem po weekendzie. Dziękuję bardzo, do usłyszenia.